Siemanko ludzie, z tej strony Gryfciu, witam was w kolejnym odcinku z FIFA 16 sezony online. Jak widzicie, znowu nam się zbugowało, gracz online pokazuje 0, ale to taki standardzik bym powiedział. Pucharu kontynentalnego niestety nie możemy zagrać ani żadnego innego też nie, więc to jest jedna wielka lipa, bo moglibyśmy sobie tutaj naprawdę podziałać. W tabeli światowej jesteśmy... nawet ładnie. Ze względu na to, że 25206 osób tylko jest w... czwartej lidze. W pierwszej lidze jest tylko 9 tysięcy osób. No jak na 230 tysięcy graczy, no to jest zdecydowanie spoko. W czwartej lidze jest bardzo dużo graczy w porównaniu z piątą i z trzecią ligą. Jakoś to tutaj tak dziwny przeskok jest. W drugiej lidze to już nie mówię w ogóle, bo pierwsza liga to wiadomo, no tam będzie najmniej osób, ale to nie do końca tak, bo w dziesiątej lidze jest najmniej, słuchajcie, osób. Najmniej jest w dziesiątej lidze osób. Co jest ciekawostką. Co my tu mamy? To jest ogólna liczba punktów, jakie ludzie tutaj pozdobywali. Gościu tutaj Argentyną. Tak, Argentyną, czy to po prostu są narodowości? Może to są narodowości. To są chyba narodowości, słuchajcie. Tu ktoś z Monako walnął. Tak mi się wydaje. Tak, to będą narodowości, słuchajcie. Najwyższa liga, awanse, spadki, bla, bla, bla. Awansy gościu 7 miał, spadków 0, 328 zdobytych tytułów, występy w pucharach 9, zdobyte puchary 7. Nieźle, nieźle, naprawdę nieźle, gościu naprawdę dobrze gra. No ale dobra, 1306 osób gra, więc jest szansa znaleźć jakiś poważny mecz. Mam tylko nadzieję, że nie znowu z jakimś gościem, co będzie miał jakiegoś trainera, czy chuj wie co jeszcze, bo po prostu dostanę szału, słuchajcie, po prostu dostanę szału. Ale to nie jest ważne, w tym momencie szukamy. No i mam nadzieję, że nam znajdzie dość szybko. Jeszcze dzisiaj nie grałem w FIFA. Generalnie nasze statystyki w tej lidze są no dość słabe, bo 1-0-3 to nie jest to, co ja bym chciał. Prognozę mam na spadek, więc muszę się odbić tak naprawdę od dna. No mam nadzieję, że uda mi się chociaż na utrzymanie zagrać, bo nie muszę zagrać na awans. Wystarczy, żebym zagrał na utrzymanie w tym sezonie, bo w następnym sezonie chciałbym zagrać już na awans. No i tak wiecie... Awansować, no ale wiem, że na razie do pierwszej ligi się nie nadaje, ale wszystko kwestią czasu. Tak naprawdę wszystko, słuchajcie, kwestią czasu. No i zobaczymy, co tu się będzie jeszcze działo, no ale no na razie to chciałbym znaleźć przeciwnika, a w dalszym ciągu go nie widać. Niestety. No na 1300 osób, no to powinno coś znaleźć, nie? Tak siłą rzeczy. No chyba, że wszyscy z jakiejś Argentyny grają. No bo tak też być może, słuchajcie, jakby nie było, tak też być może. Chyba, żebym się zmienił w zespół na jednogwiazdkowy, na jakąś, nie wiem, Koronę Kielce. Korona Kielce ma chyba 1,5 gwiazdki. Albo 2. Nie jestem pewien. Co tam ma najmniej? Zagłębie chyba nie. Powiem wam, że nie wiem, co tam ma najmniej gwiazdek w polskich zespołach. Ale to jest taki szczegół. Natomiast no, widziałem, że dużo osób też gra takimi trochę słabszymi zespołami, ale... Nie chcę mi się słabymi zespołami grać. Jak będę chciał sobie zagrać słabymi zespołami, to sobie wezmę dać szybką grę i hej, a tak na fan, no to wolę jednak trochę lepszym zespołem zagrać, bo jest troszeczkę śmieszniej. Znaleziono przeciwnika i nawet Cristiano Ronaldo, słuchajcie, jest na rozgrzewce, co jest no po prostu rzadkością. No trochę wykiwać, słuchajcie, i wszystko idzie zrobić. Pyk, 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 pyk. Teraz nie trafiłem, jestem w szoku. Ale nie zdążyłem już nawet dobiec. No trudno, zobaczymy na kogo gramy. Uwaga, Real Madrid. No. Jak mogło być inaczej? Dobra, nie całą drużyną, bez przesady. Dobra, zagramy. Rodrigueza widzę ma, więc można się pobawić. Pepe już w ataku. Pepe, Marcelo. Ty ale... Marcelo, ty nie możesz tracić piłki od razu na samym początku gry, no co ty? O panie, ale żeś mu kopnął w ryj. No i dobrze, nawet to lepiej, że wykopał. To będzie rzut wolny z daleka, to ja wolę rzut wolny z daleka, niż żeby mnie tu... Siedziały cuda! Ronaldo! Zdobywają bramkę! Jest 1-0, ale nic nie. Nie rozumiem, co tam się wydarzyło za bardzo. I to jest ten problem. Trudno, no trudno. W takim razie musimy przycisnąć, bo jeżeli to przegramy, no to będzie słabo.
Luka a nawet bym powiedział, że bardzo słabo. Przyciśnij tutaj Bale'a. On będzie dośrodkowywał na bank. Dobra, ja sobie muszę ściszyć troszeczkę. Mam za głośno. Modric, podbiegnij do Modricia. Wiedziałem, że będzie grał na ten, na krótko. Łopanie. Widać, że jest załamany. Łopanie Boże. Trochę za wysoko. Na spokojnie, Modric. Modric. Dobrze, Piwsko. Ronaldo. I jest brameczka. Jest po jeden. Ronaldo za Ronaldo. Jest biceps. Już myślałem, że nie trafię, słuchajcie. Już myślałem, że nie trafię, ale się udało. Zobaczmy, 10 minuta po 1, czyli wracamy do początku, tak naprawdę. Benzema? No, jakbyś trafił, to by było lepiej. No, ale trudno. O, panie! Nie, nie, nie! Coś niesamowitego, piłka odbita od bramkarza, wpada do siatki. Aj, będziemy się tak przekomarzać chyba, słuchajcie. Będziemy się tak chyba przekomarzać. No ja pier Marcelo, ale czemu ty jesteś z tej strony? Przecież ty grasz z drugiej strony. Ja tego nie rozumiem, z jakiej racji on jest na tej stronie. Mogę zrozumieć wszystko, ale nie to. Dobrze, dobrze, spokojnie. Calm down. Calm down, nie ma tutaj problemu żadnego. Dobrze, Ronaldo. Ronaldo, podanie do Bale'a, Bale? Aj, nie udało się niestety. Będzie żółta kartka jeszcze. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze dla Varana, żółta kartka. Modric? Puch! Co? Piłka wychodzi w pole. Uderza. No i... Aj! Do dupy, Bale, do dupy. Ten strzał był do dupy, zdecydowanie. Spokojnie. Benzema. Dobrze. Modric. No i mnie tu Modric drugi okiwał. Gareth Bale. Co jeden Modric to... No nie, no nie, no nie, panowie. Tutaj trzeba żyć. Ronaldo. Dograł w pole karne. Pepe? Szkoda, obok bramki. Powinien był trafić z tego miejsca. To było ciężkie, słuchajcie. To było zdecydowanie ciężkie. Powolutku. Isco. No, kurwa, dawaj to, faul jest. Faul piłkarza Realu Madryt. Modric. Benzema? No nie, no chłopie, gdybyś się nie zatrzymał, tylko bieg szybciej. To byłoby na pewno co zbierać, a tak to lipa. Danilo? No nie, no trochę wcześniej mogłem się rzucić. Gareth Bale? Będzie dośrodkowywał? Nie będzie dośrodkowywał. Dobrze. Nie! No ja pierdolę ten, kurwa. Na was się nie nadaje. Ja już to mówiłem ostatnio, ten na was się kurwa nie nadaje. Gościu wbiega do bramki. Gościu musi mi wbiec do bramki, żeby strzelić. To, to może i dobrze, słuchajcie. Może to z jednej strony i dobrze, no ale sam fakt, że ja mu tak daję podejść do bramki, to nie za dobrze świadczy. No, wszyscy są ciekawi. Dobrze, Benzema. Co ten zawodnik wyprawia na... Kurwa! W jednej chwili obronie, Varan! Mają chwilę na oddech, aż tu nagle spada na nich jak jasno. Dawaj, Benzema. No, przyciśnij go. Spokojnie. Ej, ty, no, ale Bale, co ty robisz? Gareth Bale? No, ja nie wiem, co tu się dzieje, słuchajcie, za bardzo. Modric? Luka Modric? A, strzał po nogach Ronaldo. Nie no, mecz słaby, naprawdę mecz słaby. Marcelo Baniak. Dobrze. Benzema.
Ronaldo teraz. Ronaldo. Marcelo, dobrze, Marcelo. Bale. Benzema. Benzema. Benzema do Ronaldo, Ronaldo. Ronaldo przy lewym boku teraz boiska. No, no nie. No nie, co ja zrobiłem? Ale ten to teraz podał, nie? To żeś teraz jemuś podał. Kroos. Będzie grał na czas, no bo ma czas. No siłą rzeczy ma czas. Marcelo. Siłą rzeczy on niestety ma czas. Podanie, Modric. Dobrze, Ronaldo. Cristiano Ronaldo strzał. Oj, dupa nad bramką. Myślałem, że chociaż trochę mi się tutaj uda nawywijać, a no niestety się nie udało. Ronaldo. Ronaldo. No i faul. Musi uważać, ma już żółtą kartkę. No i faul. No, szczęśliwie dla niego arbiter nie wyciąga żółtej. Zobaczymy. Ronaldo. Strzela. Navas palcami wyciąga. Poza boiskiem będzie rzut rożny. Czemu ten Navas mój jest taki słaby, to ja nie wiem. Uwaga. Coraz częściej się słuchajcie, zastanawiam. Strzał. Ja pierdolę. Zawału dostanę za chwilę. Jeszcze w mikrofon kopnąłem przez przypadek. Uwaga, jeszcze raz. Modric. Modric na spokojnie. Modric. Wrzutka. Aj, przelobował mnie. No raz zobaczymy. Benzema zaczyna z rzutu od autu. Podanie do Bale'a. Bale. Faulowany. Dobrze. Może to i dobrze. Bale faulowany. Teraz ma szansę strzelić. Strzał Bale'a. Bale. Ej, no na was spokojniutko przyjmuje tą piłkę. No i koniec połowy. Szczerze to słabo, naprawdę słabo. Mimo tego, że mam 9 strzałów, to no jakoś gościu ma lepszą, większego farta ma po prostu, no kurde, no nazwijmy rzeczy po imieniu. Większego ma gościu farta. No na was mój się nie nadaje do niczego, niestety. Ostatnio już mi to pokazał. Nie ściągnąłem go, bo myślałem, że może się zrehabilituje, ale po tym meczu już niestety nie będzie tutaj innej opcji jak po prostu wywalenie go z boiska. Pepe? Toni Kroos. Na spokojnie. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Bale. Benzema. Benzema. Do Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo teraz. Jest faulowany. Mamy faul. Będzie żółta kartka. Bardzo dobrze. Dla Ronaldo. Bardzo dobrze. Szkoda, że nie ma kartki. Znaczy, szkoda, że nie ma czerwonej kartki. To by było w ogóle śmieszne. Aj, za mocno. Za mocno, niestety. Zobaczmy, co tu się jeszcze wydarzy. No, aj, Bale. Mogłeś wybiec kawałek przed niego. Będzie się obracał. Dobrze, rozejrzał się. Mówiłem, że będzie się obracał. Teraz realizator prezentuje nam. I znowu się będzie obracał. No proszę, zespół przegrywający oddał więcej strzał, gdyby jeszcze do tego dodali skuteczny. I co, nasz? Nasza piłka chyba. Dobrze, nasza piłka. Na spokojnie, na was. Rozgrywa do Rodrigueza, Rodriguez. A nie, to Bale. Marcelo. Świetnie mu idzie, dwie bramki, Toni Kroos. Przelewki. Wydatnie pomógł zespołowi objąć. Aha, no super. Utrzymać się do końca pierwszej połowy. Główką, no ale. To ty masz być szybszy, a nie on. Arbiter podyktował. Co? Co było? Mamy statystykę. Aha, dobra. Ja sobie myślę, Jezus Maria będzie karny. Benzema. Dobrze, dobry strzał. Tu do boku. Gareth Bale. Do Benzemy, Benzema. Na spokojnie, do Rodrigueza. Rodriguez do Ronaldo, ale niecelnie. Benzema do Rodrigueza. Rodriguez. Przyjęcie piłki. Przyjęcie piłki. Poprzeczka. Piłka nadal w grze. I przeskakuje na bloku. Nice. Będzie podawał do niego tutaj. Na pewno podanie do Ronaldo pójdzie. Dokładnie. Na spokojnie. Piłka w rękach bramkarza. Podanie. Kurde, ale to wy macie przejmować te piłki, a nie oni. Ma wsparcie partnerów.
Gareth Bale. Dobrze. Rodriguez. Benzema. Do Benzemy. Benzema do Ronaldo. Ronaldo. No i faul. No i mamy rzut wolny. Będzie groźnie. Same kartki, słuchajcie. Ja nie mogę dojść do bramki, bo mnie cały czas fauluje. Mógł się tego chyba spodziewać. To wejście było naprawdę groźne. Ach, mur podskoczył. Odbita piłka. Bale? Co ja zrobiłem, to nie pytajcie. Ale głupia taktyka jest chyba najlepszą taktyką w takich sytuacjach. Chciałem, żeby Benzema podał. On strzelił, odbiło się od muru i Bale to dobija. Jestem w szoku. Naprawdę jestem, słuchajcie, w głębokim szoku, co tu się wydarzyło przed chwilą. Na spokojnie, Pepe. Ale ty, to jest spokojnie, no. Dobrze, Varane. Varane podaje do Bale'a. Bale, kurde, popatrzyłem się na mapę. Zapatrzyłem się w nią, wręcz bym powiedział. Szkoda, mogło być groźnie. Dobrze, podanie do Bale'a. Bale z crossem. Cross? Z Ronaldo. Ronaldo? Aj, z nikim niestety nie zdążył. Rodriguez. Na spokojnie. Na spokojnie, chłopaki. Pepe. Gareth Bale. I teraz spójrzmy. Podaj dobrze. No dobra, nie dobrze. Ale plan był dobry. Tylko plan. I będzie out blisko pola karnego. 3-2. Toni Kroos. W dalszym ciągu, słuchajcie, 3-2. Statystyki i zobaczmy posiadanie piłki. Żaden z zespołów nie przeważał wyraźnie. Baniak, dobrze. Podanie? Nie do niego. Źle. Złe podanie. Wykop to. Dobrze. Gareth Bale. Bale. Dobrze, Ronaldo. Ronaldo, musisz być pierwszy. Aj. Szlak by to trafił. No i co? Ja pierdolę, Bale, weź mu to przejmij. Aha, Ronaldo przy piłce. Ronaldo. Bardzo dobry odbiór. Dobrze, Bale. Aha, wiedział, że tu przejdę. No dobra, trudno. Dobrze. Rodriguez. Rodriguez, podanie. Puch, Toni Kroos. No i w powietrze. Ale rzut rożny, więc nie ma tutaj tragedii większej. Toni Kroos. Toni Kroos, dośrodkowanie. Główka Marcelo, jest bramka. Po 3. Coś pięknego, słuchajcie, coś pięknego. Dobre dośrodkowanie Toniego Kroosa na głowę Marcelo, prosto na jego afro. I jest brameczka. Na pewno się nie spodziewałem. Wypracowali sobie dużo sytuacji, co znajdzie pewnie. O, czuję zmiany, słuchajcie, czuję zmiany. Natomiast ja sobie na pewno Benzemę zmienię tutaj na Hase, bo on mi się tutaj przyda na pewno. No powiem wam, że jest ciężko, jest naprawdę ciężko, ale dajemy radę. Gościu strzelił tylko w pierwszej połowie. Teraz musimy go tutaj zszachować troszeczkę, nauczyć go trochę pokory. Bo gościu myślał, że jak będzie wygrywał 3-1, to on wygra cały mecz. Ale chyba się przeliczył. O, Marcelo mnie tutaj wykiwał. Marcelo? No widzę, że też Hesego wprowadził. Ma do kogo podać. No, dobrze, Pepe. Wybij to. Jezus Maria. O, zawał mnie tutaj doprowadzą. Minęła 84. minuta. Tylko dobrze, Toni Kroos. Podanie? Komu? Miałeś podać Bale'owi na szybko. Na blisko. Spalony. Dobrze. Bardzo dobrze. W końcówce, by rozstrzygnąć losy tego pojedynku. Ale szpek spalony. Bardzo dobrze. Taka piękna okazja do strzału. Carvajal? W takim momencie. Carvajal? Zajrzał się, ma do kogo zagrać. No nie, no nie tak. Kroos przejmuje piłkę. Toni Kroos? Marcelo? Toni Kroos. Podanie. Bale! 4-3! Przyjmuje ich zwycięstwo. Zdecydowanie. Jest siła. Jest moc. Jest 4-3. To
ważny gol może zmienić losy tego spotkania. No i teraz realizator pokaże tę bramkę. Jest 4-3. No mówię, Navas ma dziurawe ręce, słuchajcie. Ewidentnie dziurawe ręce ma. Na spokojnie, teraz zostaje tylko sfaulować go, tak naprawdę. Jak będzie faul, to już będzie raczej po meczu. Ale musi być faul, panowie, musi być faul. Jedną z ostatnich akcji tego spotkania. Być może uda im się wyrównać. Wania! Nie! Końcówka, coraz mniej czasu. No i szansa. Żółta kartka. Sędzia świetnie zinterpretował ten fragment gry. Zobaczymy, co tu się jeszcze wydarzy. Głowa! Wypierdol to, dobrze. Koniec! Koniec! Wygraliśmy! Koniec meczu, półmetek sezonu i myślę, że udowadniają, że nie są przeciętniakami. Zgadza się, wyszli z piłkarskiego cienia, zaczęli naprawdę grać ładny futbol i mają dużą szansę na pozostanie w lidze. Już myślałem, słuchajcie, że nam się nie uda tego wygrać. No, zostały nam tak naprawdę... Zostało nam 5 meczy. 5 meczy, z czego musimy przynajmniej jeden wygrać i jeden zremisować, żeby uciec z tej strefy spadkowej. Najlepiej by było wygrać troszeczkę. Wygrać. Musimy wygrać 3 mecze i jeden zremisować. I wtedy jesteśmy, słuchajcie, w lidze trzeciej. W lidze trzeciej, gdzie już tutaj prestiż się zaczyna naprawdę poważny, więc naprawdę, naprawdę dobrze nam to wyszło. Ale to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Dziękuję Wam za oglądanie, no i zapraszam Was do kolejnych. Na razie, no i cześć!